Kontynuujemy wątek główny na nowej planecie. Zerknijmy sobie, czego dotyczy zadanie, polowanie na Archonta. Moshe twierdzi, że Archont jest w posiadaniu mapy porzuconych, która może wskazywać położenie Meridianu. Nie wiesz jednak, gdzie znajduje się jego statek. Najpierw musisz wytropić angarskiego zdrajcę w porcie Kadera i przepytać. I możemy go spotkać w kwaterze głównej wyrzutków w porcie Kadara, gdzie właśnie jesteśmy. Tu mamy już odhaczone, żeby się udać do portu Kadara. To jest właśnie ta nowa planeta. Porozmawialiśmy już też z kontaktem ruchu oporu pieśni Krali. To jakaś knajpa. I idziemy teraz spotkać się z nim w kwaterze głównej wyrzutków. Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. What? No kłonić się nie będziemy, jak absolutnie. Dlaczego? You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a pathfinder to our humble port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. Musimy to rozegrać ostro. Zatem nie twoja sprawa. Just point me to where you're holding him and there won't be any trouble. No. There won't be. Rozbroimy dziada. You first. Get out, or I'll put you down. Thanks for the hospitality. Don't give me a reason. That could have gone better. Perhaps Mr. Vidal had more success. Wow. Fartem zareagowałem na ten wybór, żeby go obezwładnić. To pojawia się bardzo rzadko. Widziałem to do tej pory chyba dwukrotnie, albo góra trzy razy i dwa razy przegapiłem całkowicie. Teraz się udało. Ciekawe, to chyba musi być jakieś, to są jakieś punkty zwrotne. Wybory, które mogą mieć później decydujący wpływ na fabułę. Musimy z kimś o tym porozmawiać. Pathfinder, over here. Have a nice chat? She almost shot me. Don't worry. I found a workaround. Let me guess. Comes with strings attached? Not any new ones. Remember, Ephra wants Ven alive, so when you get inside, give him this. That'll eat through whatever Sloane's holding him in, and it can't be traced back to us. A resistance agent will be waiting to pick Ven up. What if he makes a run for it? It's covered. You just focus on whatever it is you need from Ven. There's a maintenance shaft around the corner, sending the access code to your Omnitool. That'll get you inside. You should be able to handle the rest. No, możemy z nim poflirtować. Ale nie, jesteśmy zainteresowani mężczyznami. Pora się dostać, chłopaku. For us both. When you're done, come to Tartarus. First round's on me. I promise. Momencie, jeszcze zerknijmy na zadania. Chciałem coś sprawdzić. Chodzi nam o... Archont jest w posiadaniu mapy porzuconych. Dobra. W celu przypomnienia wejdź przez szyb konserwacyjny. Ta planeta mi się w ogóle podoba.
fajnie jest zrobiona tak na takie modłe cyberpunka. Łowca androidów i tak dalej, takie kolory. Neony i tak dalej, fajnie zrobiona. Szyb wentylacyjny, przepraszam. Nikt nie widzi, nikt. All right, let's punch in the access code. Looks like it leads to a stock room. Sam, anyone up there? No heat signatures detected. The room is clear to enter. Moment, to jeszcze raz. Kogo mamy? Szukamy Archona. Przesłuchać mamy jakiegoś gościa, dobra. What do you want? The Archon ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I'm not with Sloane. Ephra sent me. Answer my questions, and I can get you back to the Resistance. So I'm trading one cell for another? Nie zaglądaj darowanemu koniowi w zęby, lub to twoje jedyne wyjście. Ven, you betrayed the Moshi. You're lucky Ephra wants you at all. For all his faults, the old man's not an executioner. The Archon ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. This is your way out of here. A Resistance contact will be waiting. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshi? Z jednej strony kusi mnie, żeby się dowiedzieć. A z drugiej strony moglibyśmy stwierdzić, że to nie jest istotne. Może zróbmy przewrotnie, bo twórcy pewnie liczą na to, że wszyscy klikną, żeby powiedział. A my zróbmy w drugą stronę. Not really. It's done. She's safe now. No nie wiem, czy to będzie miało jakieś konsekwencje w przyszłości, ale... The communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest bringing a squad. Betra, Drak. Are you back from whatever it was you were doing? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. Teraz niech mi ktoś powie, jak się w tym mieście dostać do doków, bo miasto jest trochę skomplikowane. Góra, dół, wejścia, zejścia. Wszystko naraz. Już nas ktoś zaczepił jakieś zadanie. No, na razie nie będziemy się tutaj angażować w nic. Wjeżdżać do slumsów, wróć slumsy, co to jest? To z ciekawości. O, to od razu z bronią? Żeby to jakaś podziemna część tego miasta, niebezpieczna? Czy ja tu w ogóle miałem iść, czy nie tutaj? Momencik. Czy wręcz przeciwnie, momento.
Aktualne zadanie. Odzyskaj transporter Ketów z pustkowi. To chyba tutaj. Zaraz sprawdzimy. Czy mam nomada ze sobą? Nie. Pogadajmy z tym strażnikiem, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia na temat tych pustkowi. You might say I'm warden of the Badlands. It's not a place for tourists. Tough beyond these walls. Właśnie, naczelnik czego? Pustkowi? Graveyard of people who are either dead or soon will be. Badlands are Kadar's dumping ground, like a giant prison. You're too nasty for even this place. We kick you out there. You mean exiles who get exiled? Yep. Worst of the worst. And some of them want to be there. Got secrets to hide, I guess. The water's toxic. Sulfur springs are everywhere. Have a nasty habit of catching fire. Yeah. So have at it. Knock yourself out. No, ciekawe. Czyli tu rozumiem, lądują wszyscy degeneraci. O. Dobrze, że mamy nomada. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. No, sprawdzimy zaraz, czy to jest naprawdę miejsce wszystkich bandziorów. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. So, no skinny dipping? No dipping at all, Pathfinder. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. Czyli planeta niebezpieczna. Mamy kryptę obcych. Do rozkodowania. Zobaczmy jeszcze wyposażenie, bo tam chyba coś nam ostatnio wskoczyło. Jakiś pancerz nowy chyba. Właśnie, coś nowego tutaj mamy. Niestety nie pisze z jakiej kategorii. O, to jest to, co sobie ostatnio zleciliśmy do zrobienia. Bardzo fajnie. Jeszcze powinien być właśnie pionier zwiadowca 4. Zakładamy odporność na obrażenia, celność. No, czyli to jest kopia tego, znaczy kopia. Ten sam model z tymi samymi bonusami, z tym, że delikatnie lepsze. Bardzo fajnie. Zarzucimy tutaj. Jeszcze raz weźmy to i weźmy zwiadowca 4. Dobra. Rzućmy okiem, coś lepszego nie wpadło. Wpadła fuzja 4. Dużo lepsza, to jest 4 odporność, 10 celność, a ten 4 obrażenia mocy bojowych i 4 obrażenia broni. To na razie podziękuję. I tutaj nic ciekawego. Dobra, mamy nowy hełm, nowy pancerz. Amunicja. No, tutaj chyba nic nie będziemy kombinować. Tutaj się nic nie zmieniło. Właściwie moglibyśmy sobie wymienić ekipę trochę. Czy tutaj można to zrobić? Potwierdź. Potwierdź wyposażenie. No właśnie chciałbym zmienić wyposażenie. Weźmy sobie zamiast... Nie, ją sobie zostawimy. Natomiast zamiast Phoebe mam ochotę przetestować Draka, jak on się sprawdza tutaj przy walce. Jako gościu od walki wręcz chyba będzie. No
Weźmy go sobie. Co możemy mu zmienić? Chyba nic. Zobacz szczegóły. Wojownik, weteran. Wojownik, amfibie z jakiej specjalizacji? Badacz Water. Spec kryzysowy. Dobra, weźmy wojownika, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie... atakował z bliska. I idziemy odzyskać transporter Ketów z pustkowi. Bardzo sprawdzimy, czy możemy w to wjechać, czy to będzie jakieś wybitnie niezdrowe. Ojej, niezdrowe. To nie chcemy wjeżdżać w to. W ogóle jedziemy nie w tą stronę. Zawrócimy. Jako, że ja jestem zwolennikiem walki z dystansu, tutaj minerały, to najchętniej bym sobie stworzył dwójkę towarzyszy, która walczyłaby w bezpośrednim starciu. Oni by wciągali wrogów w walkę, a ja bym kasował ich na odległość. This technology is not registered to either of Kadara's factions, Pathfinder. To jakaś awantura. Może przystąpmy, jako jesteśmy... Wow. Od razu dostał strzał. Nie wiem tylko, do kogo mam strzelać. Najeźdźca. Najeźdźca. Może nie powinienem się wtrącać, bo nie bardzo wiem, kto z kim walczył. Dostałem jakiś nowy hełm. W użytkowie i kolektyw, jeden z waszych kundli węszył wokół naszego obozowiska, chcecie go odzyskać? Będzie was to kosztowało, złóżcie hojną darowizję w załączonym punkcie, to zobaczymy, czy wyrzutek zdoła wrócić do swoich, tylko prędko. Cierpliwość nie naszą mocną stroną, wasi przyjaciele z kolektywu. No to był jakiś... Nie, nie będziemy na razie robić misji pobocznych, zostawmy sobie je na później. Nie, nawet się w to nie angażujemy. W końcu walczyć możemy ze wszystkimi, bo to miejsce, w którym są sami sami przestępcy. A wind farm? Must be how they power Kadara Port. Teraz myślę, kilka odcinek lub dwa poświęcimy na zadanie główne, żeby trochę fabułę podciągnąć, a później jeden odcinek na jakieś luźne dodatkowe zadania, mniej ważne. That doesn't look like an outcast or collective camp. Let's check it out. Wszyscy od razu strzelają. Nikt nic nie pyta. Hope we stay lucky. The whole initiative's balancing on technology we don't understand yet.
Dobra, 300 metrów do celu. Mam nadzieję, że dobrze jadę. Wow. Teraz moment, czy to jest... Tak jest, tamte miejsce. Pathfinder. Ben Terev claimed he buried the Ket transponder near this location. No, zaraz zbadamy dokładnie to miejsce i wszystkiego się dowiemy. Ups. Już mogłem kulkę wpakować. Co to? Co to za goście? Nie mogę z nim pogadać nawet. Miej na niego oko, narzekał na Sama, wiesz co, ja nie chcę, żeby doszło do... To do uszu Sama, wiesz kogo. Przypomnij mu o przysiędze, a jeśli cię zlekceważy, cóż, będziemy mieć jedną gębę mniej do wykarmienia. W sprawie Sama. Nie bardzo wiem, co to miało znaczyć. To jest planeta pełna awantur. Found it. That's a mess. The transponder's power source is drained. So let's juice it up. Turn it on, then Gil can work his magic. Once complete, this should provide us with the Archon's location and in turn Meridian's. Kiedy skończymy, powinniśmy dowiedzieć się, gdzie jest Archon, jak również Meridian. No taki jest cel misji. Jak rozumiem. Sure, kid. Pathfinder, we just received a notification that there's been a murder in Kadara Port. Murder, huh? Might be something to look into. Yes. Lovely planet. Hope we never leave. No jak wyjeżdżałem, to było właśnie jakieś... Jakaś informacja o morderstwie. Moment, zbierzmy sobie, bo tu widzę kilka minerałów na zewnątrz. I wrócimy na Tempesta szybką podróżą. Wejdźmy jeszcze do tego budynku. Jakieś ciekawości. Pewnie będzie quest od niego. Nie, w questy się na razie nie angażujemy, uciekamy stąd. Co ja chciałem? Mapę. A nie wiem, czy tam był Tempest na mapie od razu? Chyba nie. Moment, to zerknijmy. Nie. Musimy chyba wejść przez to przejście, czy tędy? Moment, to wyposażenie, nomad. Przez terminal mogę się dostać do statku od razu? Nie. Stacje przesyłowe. Czy będą się tak biegać? Nie, niemożliwe. Punkt orientacyjny, stacja przesyłowa. Szybka podróż. Nie no, musi być jakiś sposób, żeby szybciej się tam dostać na Tempest. Chyba nie ma. Jeszcze jedna rzecz, czy mapę mamy? Aha, bo już jestem w innym tym, okej. Okay. Chciałem sprawdzić, czy można mapę przesuwać albo obracać, tak. Ona jest w ogóle trójwymiarowa, ale czy można nią
że tak powiem, sobie kręcić. To by czasem ułatwiło. Kurczę, no nie chcę odlatywać. Ludzie, zmieńcie to. Każde wejście na Tempest równa się wylot na orbitę. What's up, Ryder? Why an emergency meeting? I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morta made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jarl's right. Jakieś wybory. Kora. Jarl ma rację. Posłuchajmy. Spokój się. I know dealing with so many unknowns is frustrating. But we need to hear each other out. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramav system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramav? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Illidan's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Perfect. Because if there's one thing I do know about, it's fighting pirates. But now that we have the transponder, we're so close to finding the location of Archon's ship. Mamy już ten sporder, jesteśmy blisko znalezienia statku Archona. Zgadzam się z tym. I to jest ważne, moim zdaniem. I'm with you. I can't wait to find the Archon's ship. And then hopefully, Meridian. Anyway, get Kella the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey! I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned, as you were. I wszyscy zniknęli. Tym sposobem. No, pojawiają mi się nowe zadania, ale nie wiem niestety, które. Polowanie na Archonta. Właśnie, to będziemy dalej kontynuować. Przynajmniej w tym odcinku, a potem się zobaczy. Musimy zejść do maszynowni. Yay, more cans. Are you sure about that, Lexi? We don't know how long we're going to need the rations to last. A maszynownia jest gdzie tutaj? A, tu. Myślałem, że z drugiej strony, kurczę.